Panie i panowie, Łuki wchodzi do gry, Łuki kontra Cycuś. Witam ciebie serdecznie, no i przede wszystkim odpowiedz nam na jedno zajebiście ważne pytanie. Co ty tutaj robisz? Witam serdecznie, no co ja tutaj robię? Przyjechałem spełnić swoje marzenia, pobić się trochę na gołe ręce, no i tyle. Różne ludzie mają marzenia, nie każdy marzy o tym, żeby bić się w gromzie na gołe pięści, bo to na pewno nie jest biznes dla każdego, więc pytam, co skłoniło ciebie, żebyś tu był, jakie masz do tej pory doświadczenie, jeżeli chodzi o sporty walki? Powiem tak, sporty walki zaczynałem trenować od 13 roku życia, czyli już minęło w sumie 17 lat. No, liznałem różnych formów, i boksu tajskiego, i boksu. No i teraz pora na coś nowego, na jakieś nowe wyzwanie w życiu, żeby udowodnić sobie właśnie, że da się radę, że można spełnić fajne marzenie, także jestem tutaj. Oglądałeś Gromdę? Jasne, co edycję oglądam. A te gołe pięści to jest debiut w Gromdzie oczywiście, ale gdzieś tam rozumiesz jakieś doświadczenie, nawet jeżeli nie zawodowe, to takie na tak zwanym backstage'u na ulicy jest. No chyba jak każdy urwis, gdzieś tam parę walk gdzie się zdarzyło, nie? To prawda, słuchaj, dzisiaj to mi się bardzo podobało. Jeden z gromdziarzy powiedział na pytanie, co jego bliscy myślą o tym, że jest w Gromdzie, że mama powiedziała, że jest lekko pierdolnięty. Chcę zapytać, co twoi bliscy myślą o tym, że tutaj jesteś? O, chyba mamy tą samą mamę. Nie, śmieję się. Nie, oczywiście, wiesz, no co mogę powiedzieć, no bliscy trochę są przerażeni, myślą, że to nie wiadomo co, ale tu się nikomu krzywda nie dzieje, nie? Co najwyżej się trochę poobijamy i wrócimy spokojnie do domu. Czy ty wiesz coś więcej o twoim rywalu, oprócz tego, że ma no przeuroczą ksywkę Cycuś? Nie wiem nic więcej, nie interesowałem się zbytnio. Wiadomo, to jest turniej, mogłem wylosować każdego, także za dużo bym miał do oglądania. Także po prostu, no nie interesowałem się tym i tyle. To powiedz mi jeszcze na koniec, bo wspomniałeś fajną rzecz, turniej. Czy to był taki czynnik, zobaczyłeś, że jest turniej w tej kategorii, że warto teraz wziąć udział? Tak, dokładnie. Pomyślałem sobie właśnie, że to teraz albo nigdy. W sumie ten turniej podesłał mi kuzyn, którego serdecznie pozdrawiam. No i wysłałem zgłoszenie. Organizatorzy gdzieś tam mnie zauważyli, pomyśleli, że mogę dać fajną walkę. No i jestem tutaj. Słuchajcie, Łuki wchodzi do gry. Wszystkiego dobrego, no i pozdrowienia dla kuzyna, który co by nie było, no w jakimś sensie cegiełkę dołożył do tego, że tu jesteś. Dokładnie. Pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza rodzinę i przyjaciół. Ronda 17. Don Diego versus Balboa 2. Wielki rewanż na żywo na gromda.tv.